Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński, bohaterem dzisiejszego filmu nie będzie żaden telefon, a zegarek, konkretnie zegarek Guess. Można by powiedzieć, że z zewnątrz wygląda jak zwykły, klasyczny zegarek z kategorii moda, w końcu to marka Guess, ale tak naprawdę w środku czai się smartwatch, dosyć ciekawy smartwatch, bo to jest smartwatch hybrydowy. Ja go zdejmę z ręki, żeby Wam go lepiej pokazać. Mamy oczywiście skórzany pasek, bardzo dobrej jakości wykonaną metalową kopertę, ale mamy też trochę dodatkowych dookoła bajerów. Mianowicie na pierwszy rzut oka oczywiście rzuca się wyświetlacz. Mały wyświetlacz pod spodem, pod tarczą, który służy nam właśnie jako ten element smart. Dodatkowo z boku zobaczycie krateczkę, która służy za głośnik. Po drugiej stronie podobna kratka, tyle że mikrofon. Właśnie przyszło jakieś powiadomienie, zaraz Wam opowiem dokładnie, jak to działa. Mamy też tutaj taką małą klapkę, ja ją otworzę. O. A pod tą klatką czai się złącze mikro USB do ładowania urządzenia. W zestawie mamy jeszcze kabelek, taki niepozorny, biały, zwykły, aczkolwiek on jest trochę dłuższy od zwykłego kabla mikro USB, mam na myśli wtyczkę, żeby głębiej, lepiej weszła. Także zdecydowanie lepiej ładuje się właśnie tym oryginalnym dołączonym kabelkiem niż zwykłym kabelkiem od telefonu. Jednak jeśli chodzi o konstrukcję elektryczną, on się niczym od zwykłego kabla nie różni. I teraz mamy tutaj z boku przyciski, mamy też pokrętło do ustawienia czasu. W środku znajdziemy dwie baterie. Jedna bateria odpowiada za zegarek analogowy i wystarcza mniej więcej na około 2 lata normalnej, klasycznej pracy, jak to zegarek. Za to bateria, która podtrzymuje tą część smartwatchową, czyli tą inteligentną, też nie jest mała, bo wytrzymywała mi około 4, nawet do 5 dni. Producent mówi, że tam jest od 3 do 5 i jakoś mocno się nie pomylił. Także bateria trzyma bardzo dobrze. Właściwie poza Piblem jest to najdłużej trzymający Time Watch, jeśli chodzi o baterię na rynku. Także brawo tutaj dla Guessa, a tak naprawdę dla firmy Martian, która dostarcza technologię do tego zegarka, czyli to, co jest wewnątrz. Mówiłem o przyciskach. Mamy tutaj dwa przyciski. Jeden przycisk, ten dolny, powoduje wywołanie wyświetlacza, na którym mamy aktualny stan baterii, informację o tym, że jest włączona głośność, mamy też informację o aktualnej temperaturze po chwili, pogodzie ogólnie i mamy też, możemy też wyświetlić drugi czas, z drugiej strefy czasowej, jeżeli mamy taką fantazję. Przyciskając jeszcze raz możemy wejść do Music Mode, co pozwala nam sterować muzyką w naszym telefonie. Ponieważ ten smartwatch łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem, właściwie umożliwia nam wiele ciekawych interakcji. Smartwatch sam sobie ma też latarkę, możemy włączyć lampkę, żeby gdzieś podświetlić sobie, nie wiem, dziurkę od klucza, jak wracamy wieczorem z imprezy. Z takich ciekawych rzeczy ma też DND, co powoduje, że wtedy zegarku wyłączają się powiadomienia, przestaje wibrować, nie przeszkadza nam, tak? Jak idziemy gdzieś do kina, do teatru, to możemy sobie taki tryb włączyć. Mi się bardzo spodobał tryb Camera Mode, ja zaraz Wam pokażę, o co chodzi, ja go sobie włączam, mam Activated i w tym momencie na moim iPhone'ie pojawiło się powiadomienie i mogę w tej chwili robić zdjęcia bezpośrednio z zegarka. Zobaczcie, cyk, cyk. Bardzo fajna funkcja. Do telefonu jeszcze wrócimy, bo chcę Wam pokazać też tą inteligentną aplikację, która steruje tym urządzeniem. Wyłączę tryb aparatu. Włączyła mi się akurat zgłaśnianie What's the weather now? Inną fajną funkcją, którą chcę Wam pokazać, to jest funkcja słuchawki Bluetooth. Ja do siebie zadzwonię na iPhone'a, który jest sparowany w tej chwili z tym urządzeniem, więc powinienem za chwilę zadzwonić. Mam wybieranie połączenia. Jest. Wibruje w tej chwili, jest napisane dzwoni Kamil Brzeziński. Ja odbiorę, żeby Wam pokazać coś ciekawego, mianowicie połączenie zostało odebrane. O, i słychać jak mówię do zegarka. Mianowicie zegarek to jest słuchawka Bluetooth, która bez problemu może służyć nam do prowadzenia rozmowy. Możemy czuć się jak James Bond. Ja się już rozłączyłem, bo nie będę dłużej tutaj wisiał na słuchawce. Także tak jak mówiłem, słuchawka Bluetooth bezpośrednio w zegarku to jest bardzo fajna i czasami przydatna funkcja, aczkolwiek bardzo szybko potrafi wyładować baterię. Jeżeli długo będziecie rozmawiać, to nie spodziewajcie się tych 3 czy 5 dni czuwania, a raczej w okolicach 1,5 doby, może góra 2 doby. Więc ja raczej tego trybu nie używałem. Zdecydowanie skupiłem się na trybie powiadomień, czyli na tym małym ekranie pokazywałem powiadomienia. Jeżeli zgubicie telefon, a jesteście w zasięgu Bluetooth ze swoim zegarkiem, jest tutaj też funkcja Find Phone, która pozwala Wam włączyć w telefonie powiadomienie i odnaleźć go gdzieś zagubionego w domu. Bardzo fajna, przydatna funkcja. Ja chciałem teraz przejść do samej aplikacji. Aplikacja się nazywa Guess Connect i jest produkcji tej firmy Martian, czyli tej, która robi te bebechy, całe elektronikę od zegarka i oprogramowanie. Ona czasami jest aktualizowana, więc to dobrze. Pewnie gdyby Guess robił tą swoją technologię, nie mieliby czasu na to, żeby aktualizować oprogramowanie. Poza tym, że możemy ustawić właśnie informacje o tym, że interesuje nas druga strefa czasowa, że interesuje nas pogoda, możemy tutaj bezpośrednio z aplikacji uruchamiać alarmy, czyli budzik. Mamy też możliwość wyłączania, włączania powiadomień dla różnych naszych aplikacji i mamy też funkcję ustawień takich już zaawansowanych, gdzie możemy zmienić zegarek, wyrejestrować go. Jest bardzo fajna funkcja. Notyfikacje, proszę bardzo. Ja teraz wysłałem testową notyfikację do zegarka. Mogę też wysłać notyfikację jako e-mail, tak, że przyszła nowa wiadomość e-mail. No, bardzo fajna aplikacja, całkiem dobrze napisana, bardzo ładnie działa, nie traci połączenia z telefonem, także rzeczywiście polecam. Podsumowując, ten smartwatch Guess jest dosyć fajną propozycją, chyba szczególnie dla kobiet, którym wielu kobietom ten zegarek się podobał. Mi design jakoś nie przypadł do gustu, wolę swojego Pibla. Ale długi czas na baterii, możliwość korzystania z tego jak ze słuchawki Bluetooth, bardzo dobrze działające powiadomienia, dosyć ciekawy, czytelny wyświetlacz na dole, powoduje, że to jest dosyć ciekawa propozycja w takiej dosyć rozsądnej cenie, bo on kosztuje około 1000, chyba 200 czy 1400 zł, więc nie jest aż tak bardzo drogi. Ale pamiętajmy, że to jest raczej element garderoby, a nie kolejny gadżet elektroniczny. Także ja mogę go polecić, jeśli chodzi o jakość wykonania, o to jak działają wszystkie funkcje. Nie zawiodłem się na nim przez ten okres testów, a Wam polecam subskrypcję mojego kanału i dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Do zobaczenia!